witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, 8. odcinku z Murder Suspect. Znajdujemy się w szpitalu psychiatrycznym. Kierujemy się z Joe do pokoju 216. Do osoby, która spotkała się z dzwonnikiem. Nie zapomniałem. Tutaj musimy chyba znowu wyłączyć. Kamerę. I potrzebujemy jeszcze jednej części. Found her. I better find Joy and get her here. A tu jest. Aha. Czekajcie. O, mamy kolejny sekret. Człowiek w pułapce. Znowu mamy kolejne osiągnięcie. Why is it called antifreeze if it stops overheating? Ta opcja dialogowa już była wcześniej dostępna u innej pacjentki. I think we're kind of obvious. Nah, nobody knows. I mean, we're just talking here, right? There's more to it than that. You think we're invisible, but people can see things. Only if they're looking in your apartment window while we're, you know. Keep your voice down. You're gonna make me blush. Dobra, wracamy po Joy. Otwórzmy jej tą bramę. Tu chyba jakaś kamera jeszcze jest, czy mi się wydaje? Nie. See what our comatose witness has to offer. Cel osiągnięty, idźcie do sali 216, dowiecie się co Iris wie. What the hell? She booted me out somehow. Right. Let's see if anything here can tell me what the hell is going on with this girl. O kurde, 7 wskazówek musimy tutaj odszukać. Co Iris próbuje przekazać za pomocą tego rysunku? Dwie dziewczyny. Na pewno. Bracie w jogowe oddzielone słoneczniki. Powiązane? O cholera, takie siostry. Związane bliźniaczki. Strapienie. Kolejna wskazówka. Rysunek obłąkanej. What are these things for? Like art therapy or something? No. Blue. Blue eyes. Cool.
does that mean? Blue eyes. Wolf eyes. Blue stare. Czyli spróbuję przekazać za pomocą tego rysunku. Ścigana? Skoro do zabawy, zmęczona, szczęśliwa. Przewrócone łóżko, ale to przewróciła teraz to łóżko, przecież przed chwilą na niej siedziała. I tutaj jeszcze mamy coś. Spalona na stosie. Śledztwo zakończone. Jakiś kuźwa psychopata ten dzwonik. Wszystkich morduje, podpala, wiesza, topi. Siostrę, widzicie? Ta jedna siostra uciekła. A ta druga chyba spłynęła. Szajbus. I'm so sorry. Kusio, ta gra jest chora. Rose saved Iris's life, but paid with her own. Bell killer's going after young girls. Well, what was it? What did you see? Poor kid. Her sister freed her when they were about to be scorched, but. She couldn't return the favor. Leave us alone! Iris, are you okay? She has flames. She was possessed. I told you to stay back! Who are you? I'm Joy. You don't belong in this place. Orderlies. Crap, I'm so dead! All right, Iris could be the answer to everything. Help her, help her. Come on, she's coming with us. No, you're not taking her. Look, you want the orderlies to shock her? She stays here. You want her to be safe outside? She comes with us. It's up to you. Okej, okay. Spalona na stosie, cel osiągnięty, zbadaj salę Iris, pomóż Iris i Joe uciec ze szpitala. O cholera. Rozumiem, że ja to mogę zamknąć, tak? Pielęgniarz, opętaj. Czy to myślę? Aha, wiem co musimy tu zrobić. Radyjku uruchomić. I kamerę jeszcze chyba, tak? Włączyć. Aha, bramę jeszcze otworzyć. Dlaczego one nie chcą uciekać? A idą, dobra. Spoko.
wracamy na, do miasteczka. Over here, in those shadows there, coast is clear. Why do my worst nightmares keep getting way worse? Okay, let's figure this out. Thought I would never see this again. Alright, so what do you know about this contract? Nothing, oh, come on. It doesn't make sense. So he just asked you if you knew about a contract? He didn't ask. He wanted us to admit to it. Admit to having a contract with... demons. Demons? We did nothing to him. He had no reason to go after us the way he did. The way he did? He drowns one girl and burns another? Where have I seen that stake before? Gdzie ja widziałem ten stos? Matko. Nie mam pojęcia. Tutaj jest jakiś stos chyba namalowany. Miejsce pobytu Iris. Księga o duchach. Może tu? A, tu coś jest. Muzeum Historii Salem. To jest właśnie to. Właśnie. That's it. Przegrane sprawy. Look, look. Get Iris to the church. Make sure that she's safe. I'll catch up with you later. Go. Okay. Come on, Iris. All right. Now what the hell does a museum gala have to do with Rose's murder? Nic, dowiemy się tego niebawem. Sprawdź osobę przebywającą w szpitalu, która przeżyła spotkanie z dzwonnikiem. Ukończono. Sprawdź galę pod kątem powiązań z dzwonnikiem. Jaki związek może zachodzić między galą a dzwonnikiem lub jego zbrodniami? Rozpocznij śledztwo. Udaj się do Muzeum Historii w Salem. Spróbujmy tędy przejść. Od razu tam wejdziemy chyba, nie? Do tego muzeum. Tutaj jeszcze nam zostały dwie rzeczy do zebrania. Mamy teraz ten teleport. Dobra, nie będziemy szukać tutaj żadnych kolejnych sekretów. Natomiast idziemy od razu do muzeum. Nagle tam. To się tak to zmienia. Dziwacznie. O cholera. O cholera, widzicie? Jeszcze znajdźkę zdobyłem jakąś. Dobra, zobaczmy, czy się da wejść na ten wagon. Ej, tutaj nie ma nic. Chyba, że tam przejdziemy gdzieś. A, proszę. Gdzie to muzeum jest? Tutaj. Nie, to już szósty rozdział zdaje się w tej grze. Nie liczyłem. Fitting for an investigation about a serial killer. All these murders have whipped this town into a frenzy. Now it all leads here to a gala celebrating a time when Salem found itself swept up in another whirlwind of hysteria. Ciekawe, czy nam się uda rozwiązać całą tą zagadkę. C
Co to jest? I'm so sorry. Tomorrow tickets will go on sale to the general public. Tonight is a special members only event. Maybe there's a way to talk her into it. Museum must be doing well to turn us away. So special in there tonight. A tą beczkę możemy opętać? Też nie, chyba. I couldn't get out. The fire was merciless. I couldn't get out. The fire was merciless. Gather round and bear witness to the righteous proceedings of a trial of a most heinous nature. Now you, good woman Putnam, you stand accused of the murder of 7 of your own children, whom you claim were taken by forces of the devil. This freak show better give me some answers. I did not do it. My devil spawn of a child is my own accuser. Muszę ustalić, czy dzwonik zainspirowały egzekucję czarownic. Fascinating stuff. Women had a raw deal. Nether parts for 5 days. Was or was not the puppet used to inflict this suffering? It was not. I have engaged in no witchcraft. Would a Puritan really say that? Was proving her demonic curse upon her. Mary Warren is a witch. Maybe make my voice deeper. Jaką kuźwa znowu? Did you see all those police lights? We came straight from a dinner in Boston. Maybe Jim knows. I'm sitting there. Jim, did you hear anything about it? Cholera. Czekajcie, spróbujemy tam przejść. O, shit. To się chyba tak nie da jednak. Dobra. Co tu tym razem będziemy musieli zbierać? Strach na torach. Kolekcjoner 150. Jeszcze 14 ma, musimy. O kurde. Dobra, ale przedmiot już mamy. Gather round and bear witness to. No, ja już to znam. Did you see all those police lights? Już mamy zebrane. Tak. Dokładnie. Jak tam przejść? Nie da się na cholera przejść. Ajajajajaj. Aj, kuźwa, nic nie myślę. Ja pierdziele, dobra. Strach na torach. Podejrzane. To
wskazówki zaraz będziemy musieli tutaj odszukać. Do czegoś podobnego nie użył dzwonik w jednej zbrodni. Lód? Chyba lodu nie użył, nie? Utonięcie. Źle przeczytałem. Sofia czy Rose? Nie pamiętam. Sofia. Już wiem, skąd wziął pomysł. Tak samo to. Rosie spalona na stosie. Bezbolesna tortury. The train was so loaded down with ammunition, like we were a rolling bomb. Czy co tutaj nie ma nic? O, jest znajdźka. So it wasn't really a form of execution. Right. But someone still got killed by this. Yep. So... To nie było pęknięcie? What's the point of this? And we're trying to get people... You talk. How could they talk? Ej, no co? Nie trafiłem? Plama? Demonic contract with the dark forces. O co to kuźwa chodzi? Ale przyznam szczerze, że nie na kogo powieszono. Klapa. The time is upon us, Abigail Williams. No. You scourge of Salem. It is time to pay for your sin! Dobra, kolejna informacja. How does the wood get preserved that long? Proces czarownic w Salem, dom sądu. People could read the sign. Dobra, w takim razie wracamy. Tutaj będziemy szukać kolejnych wskazówek. Tutaj coś mamy jeszcze. Hańba. Mamy 100%. So the Bell Killer used torture devices like this to kill his victims. Why kill them like witches? I'm surprised there's no exhibit for the accusers. It's such an important part of Salem's history. Actually, several artifacts aren't on display yet. We're currently preparing them upstairs in the restoration room. Better see what else is in here. Gdzie tu?
A, to się nam tu otwarło. Jak głupików, ja szukałem przejścia tutaj. Przecież można było przejść przez ścianę. Patrzcie tu, się nie da przejść. Nie wiem, czy to patrzę, by mnie zabił, czy nie. Dobra. Pytanie, od jakiego momentu zaczynamy tutaj, dobra. Jeszcze 10 tych kamieni. Masakra. Też muszę uważać? Się zasejwowała, ale jeszcze nie kończymy materiału. Troszkę mi się teraz przypomniał Mad Max. Proszę tylko nie demony, bo kuźwa. Po to są te duszki tutaj postawione. Ja i tak się generalnie nie próbuję chować tutaj, ale a widzicie, tutaj bym zostawił kolejny przedmiot. Strach na torach 7 jeszcze potrzebujemy. No 7 jeszcze potrzebujemy tych elementów. Joy. Joy? I told you to look after Iris. You're not the boss of me. I found a bunch of stuff downstairs. The Bell Killer is offing his victims as if they're witches. I'm heading upstairs to see what else I can find. I should have told you to follow me, then maybe you would have stayed at the church. O, widzicie, ale mnie opuścił. Tak to kuźwa właśnie jest. Wychodzisz, a tu cyk. Ona tu przyszła przez to okno, więc może. Nie. Hmm.
No ja to dosyć szybko tu znajdujemy. Jeszcze 5 i poznamy historię. I kolejny achievement padnie. Just keep an eye out for security cameras and alarms. Thanks for the tip, but this isn't even my first break-in today. Yeah, this looks like the right place. Now let's see what these artifacts can tell me about the witch trials. Czy któryś z tych przedmiotów jest powiązany ze sprawą dzwonnika? 14 wskazówek tutaj musimy odnaleźć. Ja pierdzielę. Kotwica nie, ale przyjrzyjmy się jej. Zakotwiczony? Cholera. Dobra, tu wszystko niby. Fajne to zbieranie tych artefaktów, wam powiem. Puts me in touch with odd sensations centuries old. I'm trying to focus on this killer, but the echoes from these sensations keep interfering, like deaths from the past, pleading to be remembered. Dobra, wracamy tutaj. Przydałoby się jakieś światło uruchomić. Armata, tak? Jeszcze 2. Dobra, tutaj żeśmy przyszli. Szukamy tych wskazówek teraz. Ważna wiadomość. Ładowanie. Osąd. Lista oskarżonych. Co to jest? Historia mediów z Salem. Czy któryś z tych przedmiotów jest powiązany ze sprawą dzwonnika? O cholera, co to jest? Baxter w muzeum. Może szkół używa. Hey kid, I need you to lift up this painting. Called the Hanged Witch. It's creepy. Ugh. It's the killer symbol. Dobra, mamy 12 wskazówek. Need my help or something? Jeszcze 2.
kryształ. My apologies. It will always belong to you. For shame, Bridget. This shroud of your conversations with the spirit world will surely condemn you as a witch. Potrzebujemy jeszcze jednej wskazówki i to będzie wszystko. Tylko pytanie, gdzie jest ta 14 wskazówka, aczkolwiek można by tutaj to zakończyć. To śledztwo. A, tu jeszcze jest beczka. Ale tego się nie da aktywować. Szkoda. Keep looking. There's gotta be more here. Ale chyba nie muszę 14 odszukać, nie? Wszystkich znajdziek. Poddaję się, nie wiem gdzie znaleźć ostatni. Znak na obrazie. To też jest obraz proces czarownic. No weźmy to na razie. A, jeszcze dwa przedmioty potrzebuję odkryć. Notatka, notatnik z procesu czarownic. Jednak nie trafiłem. W takim razie spróbujmy tutaj. Baxter? I co ma Baxter z dzwonnikiem wspólnego? O nic. Media, dobra, jeszcze brakuje nam. That's insane. Who do I know that's interested in mediums? Baxter. Jakie było podejrzane zachowanie Baxtera podczas prowadzenia sprawy? Baxter szuka dziewczyny. Zdjęcie z grupy Akademii. Baxter ukrył notes, to na pewno. A was Baxtera nie, mistrz kręgalstwa też nie. And why the hell is Baxter involved in this? He dropped the case when he was demoted. Podły charakter. All right, found the killer's symbol. We got a suspect to look into. We're almost there. And not one step closer to finding my mom. Like I said, the world doesn't need another whiner. You know what? Screw you. You don't understand. Don't understand? My wife was murdered 3 years ago. She got to float up into the white light, and I got stuck here in this place with some bitchy teen. Your mom's been missing what? 2-3 days? Huh? And I guarantee you we'll find her. If I fail, if we fail, I'll never get to see Julia again. Ever.
We won't fail. I don't need a cheerleader. Look, I'm sorry. I didn't know about your wife. Yeah. Look, we need to act on the information we found. You head off to the church. The church? Where are you going? Baxter's our prime suspect. I need to get over to his apartment and see if I can dig up any skeletons. Probably not a good idea for a fugitive to visit a cop. Fine, I'll meet you later. Dobra. Główny podejrzany Baxter, ale Baxter, nie myślę, że Baxter to dzwonnik. Ej, chyba tak. Cel osiągnięty, zbadaj salę rekonstrukcji. Moi drodzy, gra się nam zapisała, więc tutaj sobie skończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Dzięki za wspólną grę. Łapkujcie filmy moje, subskrybujcie, będziecie na bieżąco. Pozdrawiam. Hej!